Witam w programie Zapomniani Bohaterowie. Moim dzisiejszym rozmówcą jest standardowo lubelski historyk Rafał Kulicki. Dzień dobry, witam Państwa. A dzisiaj na prośbę jednego z naszych widzów omówimy postać jednego z najznakomitszych dowódców Rzeczypospolitej przełomu XVI i XVII wieku. Opowiemy o wojewodzie wendeńskim i hetmanie inflanckim Jerzym Farenzbachu. E, tak. Od czego można zacząć? No myślę, że możemy zacząć od jego pochodzenia, które jest dzisiaj dosyć nieintuicyjne, ponieważ był członkiem niemieckojęzycznej szlachty z regionu Inflant, które obecnie leżą głównie na terenie Republiki Łotwy i południowej Estonii. Kwestia tego, czym były Inflanty, jest trochę zapomniana w historii Polski o tym, że to też była część Rzeczypospolitej. Tak, to były tereny, które już w średniowieczu przeszły pod władzę. Przeszły pod władzę najpierw zakonu kawalerów mieczowych, powiązanego z krzyżakami, w sumie podobnego do krzyżaków, później pod władzę Rzeczpospolitej obojga narodów, początkowo na niedługi czas stały się częścią Litwy, później odrębną częścią Rzeczpospolitej obojga narodów, ale cały czas, jakby przez cały czas, dopóki ten teren nie został włączony do Polski, a i w pewnym sensie później, były tam dość mocne wpływy skandynawskie, z jednej strony szwedzkie, z drugiej strony duńskie. Tak więc, co robił niemieckojęzyczny szlachcic? Tak, niemiecki szlachcic z Łotwy w Polsce, no to właśnie pochodził z, z Infland. Czy można o nim powiedzieć, że był Niemcem? Myślę, że pod względem języka czy kultury ta szlachta inflancka była częścią tej kultury niemieckiej, ale zdecydowanie był patriotą. Inflanckim i, i potem, kiedy jego ojczyzna została włączona do Rzeczypospolitej, zdecydowanie był patriotą Rzeczypospolitej. Urodził się w 1551 roku. Wcześniej zaczął swoją karierę wojskową. Służył początkowo w armiach różnych państw. Szwecji, przez chwilę nawet w Rosji, w Niderlandach czy w Niemczech i we Francji. Kariera w tak wielu różnych armiach nie była w XVI i XVII wieku aż tak dziwna, jak dzisiaj mogłoby się nam to wydawać. Żołnierze, no ze względu na to, że z jednej strony powszechne były wojska zaciężne, czyli oddziały, które po prostu różne państwa mogły wynajmować do walki, najemnicy. Z drugiej strony wręcz uważano to za bardzo taki dobry element kariery, jeśli się poznało sposób walki. W różnych krajach i zdobyło doświadczenie właśnie w różnych armiach. Sam Franenbach, no po takim, po tej krótkiej karierze w różnych armiach przez dłuższy czas służył w Danii, gdzie przez jakiś czas dosłużył się do dość wysokiego stanowiska gubernatora wyspy Ozylii, niedaleko Inflant. tak, ale był też aktywnym wojskowym. W 1577 roku dowodził duńskimi posiłkami, które miały pomóc zbuntowanemu Gdańskowi. Tak by miasto Gdańsk było w tamtym czasie na tyle potężne, że i jednocześnie niechętne Stefanowi Batoremu, że po prostu odmówiło uznania go jako, jako króla i rozpoczęło wojnę z Rzeczpospolitą. Gdańsk wojnę przegrał, tym niemniej stawił opór i właśnie jeszcze wtedy Franenbach walczył po stronie właśnie buntowników, i a przede wszystkim po stronie duńskiej, bo by dowodził duńskimi wojskami. Już wtedy był no, uznany na pewno za zdolnego dowódcę, skoro powierzono mu takie poważne zadanie, jak walka przeciwko silnej armii Rzeczypospolitej. Dwa lata później przechodzi na służbę do króla Stefana Batorego i zostaje dowódcą rajtarów. Tutaj trzeba wyjaśnić, bo niektórzy mogą nie wiedzieć, czym byli rajtarzy. Rajtarzy była, była to formacja kawaleryjska, typowa dla zachodniej Europy, stąd też w Rzeczypospolitej była częścią wojsk autoramentu cudzoziemskiego. Kawaleria była to nieraz lżej opancerzona, w wersji lekkiej nosili tak zwane kolety, czyli skórzane kaftany, często robione z łosiowej skóry. Natomiast w wersji ciężkiej nosili półzbroje, często za hełmy służyły im moriony, czy szturmaki burgundzkie. Natomiast od klasycznej kawalerii przełamującej. Odróżniało ich to, że jako broń zaczepną przede wszystkim stosowali broń palną, tak jak arkebuzerzy, z tym, że rajtarzy walczyli przy użyciu dwóch pistoletów z zamkiem kołowym i stosowali taktykę tak zwanego karakolu, mówiąc w dużym uproszczeniu, podjeżdżali do szerega, szeregów przeciwnika. Najpierw rajtar oddawał strzał z jednego pistoletu, później na koniu się obracał i oddawał strzał z drugiego pistoletu. Dalsze rzędy również oddawały salwę. Potem rajtaria wycofywała się, żeby przeładować broń. Oczywiście rodzaje karakola były, karakolu były bardzo różne. To się oczywiście w wielu krajach w różną stronę rozwijała ta taktyka, ale przede wszystkim, tak jak mówiłem, była to. Kawaleria służąca do rażenia przeciwnika na odległość. Potem oczywiście Gustaw Adolf prowadził swoje, Gustaw Adolf prowadził swoje reformy wojskowe, gdzie stosował rajtarię głównie w charakterze jazdy przełamującej, natomiast to jest całkiem inny temat. Dodać warto, że właśnie jako dowódca rajtarów Jerzy Ferencbach bierze udział w kampanii Batorego przeciwko Moskwie. Tak, jeszcze bym tutaj tylko dodał, po co oni się obracali na tych koniach, ponieważ spisy to strzelał tak bokiem wtedy. Ponieważ strzał tak jak z dzisiejszej broni, strzelał prosto, odrzut był tak duży, że mógł zrobić coś, uszkodzić samego. Tak. Świetny generalnie do zwalczania takich zwartych czworoboków pignierów, które były popularne w tamtym czasie. ja to nie wspomniał, powstała właśnie na połowie XVI wieku, kiedy już rola jazdy kopiniczej, jazdy przełamującej w związku z rozwojem i formacji piechoty uzbrojonej w broń drzewcową oraz w związku właśnie ze wsparciem ogniowym ze strony czy arkebuzerów, czy muszkieterów powoli spadała. Oczywiście no, problem przełamywania pikinierów nie dotyczył naszej husarii, ale to też temat na inne urozmowy. No, ale właśnie że taka formacja typowo zachodnioeuropejska, to formacje też były używane w armii Rzeczypospolitej, to jest właśnie ten cudzoziemski autorament, tak? Że Rzeczpospolita używała nie tylko swojej własnej, jakby myśli militarnej, tak? Nie tylko Husarii, ale też takie typowo, typowo zachodnioeuropejskie formacje też w Wojsku Polskim istniały. Właśnie sam Jerzy Franenbach specjalizował się w dowództwie właśnie tych jakby zachodnioeuropejskich oddziałów w służbie polskiej, chociaż służyli tam też Polacy. Tak, ale one były uzbrojone i dowodzone i prowadzone w ogóle jak, jak armię zachodniej Europy. Co jeszcze? Awansował Jerzy Franenbach, objął stanowisko hetmana Inflanckiego. To było, krótko krótkotrwałe stanowisko utworzone po zajęciu Inflant przez Rzeczpospolitą. No, pozycja hetmana to jest jakby pozycja najwyższego dowódcy, albo jednego z najwyższych dowódców w Armii Rzeczypospolitej. Można powiedzieć, że wyższego nawet od no albo porównywalnego albo wyższego od pozycji generała. Tak, ponieważ hetmani dowodzili jakby całymi armiami i odpowiadali prawie całkowicie za, za całe wojsko. I właśnie po włączeniu inflant utworzono właśnie osobnego hetmana dla wojsk z z inflant, no to była jedna z najwyższych pozycji, jakie mógł osiągnąć człowiek w Rzeczypospolitej. Jedna ze zdecydowanie najwyższych pozycji w wojskach. Pamiętajmy, że hetman inflancki był to wtedy urząd e, tymczasowy. E, obejmowali go dowódcy na czas określonej kampanii i tenże urząd wygasł e, już na początku XVII wieku. Tak, bo na początku XVII wieku ustalono, że będzie tylko cztery. Rzeczypospolitej, dwóch hetmanów koronnych i dwóch hetmanów litewskich. Tym niemniej no nie da się ukryć, że no bardzo wysoko wyżej już się awansować tak naprawdę nie dało niż Jerzy yy, Frenenbach. Farensbach. Przepraszam, Farensbach. E, tak. Co jeszcze? Później w kolejeni nie opuścił Rzeczpospolitej już został u nas. E, walczył w przede wszystkim walkach pomiędzy e, Rzeczpospolitą a państwem Habsburgów. Państwami Habsburgów, tak naprawdę, bo tam i Czechy, i Austria, i Węgry. Chodziło o objęcie tronu przez Maksymiliana Habsburga polskiego, który najpierw zabiegał o tron w ramach wolnej elekcji, a później postanowił go sobie wziąć zbrojnie. I z armią. Właśnie... No nie pogodził się z tym, że Zygmunt III Waza zostaje królem. Nie pogodził się z tym, że Zygmunt III Waza zostaje królem. Można powiedzieć, że nie umiał przegrywać, wziął wojsko i chciał wziąć koronę polską siłą. W tamtym czasie polska szlachta wykazała się jeszcze bardzo dużym zaangażowaniem tylko postawą obywatelską. I jakby nie daliśmy się, później już w XVIII wieku zdarzało się, że polski tron był przejmowany siłą, ale jeszcze wtedy najpierw sam Franzen Franzbach, Farensbach, przepraszam, Farensbach, tak brał udział w obronie Krakowa przed tymi wojskami austriackimi i później w bitwie pod Byczyną, gdzie wojska Maksymiliana zostały ostatecznie te, które atakowały, atakowały Polskę, zostały ostatecznie rozbite, dowodził piechotą autoramentu, cudzoziemskiego, cudzoziemskiego piechotą, piechotą niemiecką. niemiecką, przynajmniej podczas oblężenia Krakowa. Tak, to było też jego jakby najważniejszym. No, tym się generalnie zajmował, w tym się specjalizował. Pamiętajmy też, że e, tutaj wspomnę bitwa pod Byczyną, oczywiście zwycięstwo hetmana Jana Zamoyskiego, e, ale wybucha e, Zygmunt III Waza obejmuje oczywiście tron legalnie e, w 1600 roku wybucha wojna ze Szwecją. E, oczywiście chodzi o to, że raz e, o kontrolę nad inflantami, dwa e, chodzi o spór o tron e, Szwecji między Zygmuntem III Wazą a Karolem Sudermańskim. Jerzy Farensbach najpierw w 1600 właśnie roku e, zwycięża wojska szwedzkie pod Karskami w bitwie pod Karski. E, tam siły są mniej więcej wyrównane. Wojska Rzeczypospolitej liczą 1300 żołnierzy, a szwedzkie 1500 żołnierzy. Rok później e, przyczynia się do znakomitego zwycięstwa Rzeczypospolitej w bitwie pod Kiesią. Tam wspólnie dowodzi e, razem z pułkownikiem Maciejem Dębińskim. Wojska Rzeczypospolitej liczą e, łącznie około 700 ludzi, gdzie e, połowa z nich e, stanowi Husaria, właśnie pułkownika Dębinińskiego, a druga połowa to wojska Farensbacha. E, Szwedzi e, po zdobyciu Dorpatu najpierw e, zaskoczyli Husarię Dębinińskiego, na szczęście ta e, zdołała się sformować i skutecznie przeciwstawić się tym razem tutaj szwedzkiej rajtarii, która właśnie stosując karakol nie miała szansy, żeby odeprzeć impet szarży husarii. Następnie z posiłkami dołączył Jerzy Farnsbach i wspólnie rozprawili się ze szwedzką piechotą. Rajtaria szwedzka uciekając natrafiła na zamrazniętą rzekę, pod impetem uciekającej kawalerii lud się załamał i ponieśli bardzo duże straty. Natomiast szwedzka piechota w starciu odmówiła poddania się, przez co została całkowicie wybita. Warto dodać, że siły szwedzkie liczyły ponad 3000 żołnierzy. Natomiast tak jak wspominałem, Wojska Rzeczpospolitej to około 700 ludzi. Trzykrotna przewaga liczebna Szwedów. No, można powiedzieć, że było to zwycięstwo. Porównywalne w skali ze zwycięstwami czy pod Kokenhausen, czy pod Kirchholmem w tej samej wojnie, a jednak o tym zwycięstwie tak wiele się nie mówi. Straty po obu stronach: nasze siły straciły zaledwie 10 zabitych żołnierzy, natomiast straty szwedzkie, licząc zabitych i rannych, przekraczały 2000. Zwycięstwo spektakularne. Oczywiście e, tutaj e, główne laury chwały należą się akurat pułkownikowi Dębińskiemu i jego znakomitemu użyciu husarii przeciwko Szwedom. Warto też dodać, że była to pierwsza bitwa bodajże, w której właśnie Szwedzi zetknęli się z husarią. Niemniej jednak e, Farenzbach też walnie przyczynił się do tego zwycięstwa. Tak, można by tu jeszcze zauważyć, że w tym sporze o tron jakby z legalnego punktu widzenia Zygmunt III Waza miał oczywistą, oczywistą rację, bo to on był dziedzicem tronu szwedzkiego, a Karol Sudermański buntownikiem. E, tak? Jerzy Farenzbach teraz już się nie pomyliłem, przepraszam. Jerzy Farenzbach bierze udział w dalszej części tej wojny. Niestety tam zostaje śmiertelnie ranny w czasie oblężenia zamków w Felinie w Inflantach. I kilka dni później, 19 maja 1602 roku, umiera. Właśnie w wyniku ran odniesionych w bitwie. Pozostał jakby walczył do końca po stronie Rzeczpospolitej. To chyba na tyle by było. Czy coś więcej można dodać? Może ja dodam, że to mi umknęło, że właśnie w 1600 roku, kiedy zaczęła się wojna ze Szwecją bodajże, właśnie został wojewodą wendeńskim. Poza tym, że był hetmanem właśnie pełni funkcję wojewody. No, można go, ja bym to jeszcze dodał tak żeby to ładnie zakończyć, jakoś umiejscowić. Jeszcze bardziej, że no, można uznać Jerzego Ferencbacha za najwybitniejszego inflantczyka, albo jednego z najwybitniejszych w służbie polskiej, gdzie to inflanty w Rzeczpospolitej znajdowały się bardzo długo, aż do rozbiorów. I ta polskość i dziedzictwo Rzeczypospolitej w Inflantach na dzisiejszej Łotwie, w Livonii, jest ciągle bardzo mocne i ciągle mieszka tam mniejszość polska. Tak, a jakby nasz dzisiejszy bohater zdecydowanie jest takim świadectwem tego, że Inflantczycy też w Rzeczypospolitej pomagali i wykazywali się wielkim, tak jak on, zaangażowaniem aż do śmierci dla, dla Polski, dla Rzeczypospolitej. Odnośnie samego oblężenia Felina, też warto jeszcze dodać, że tak jak podbyczyną dowodził tam, Hetman Jan Zamojski. Chyba tyle. Dziękujemy no właśnie, bardzo. To tyle. Dziękuję wszystkim oglądającym. Dzisiaj odcinek wypadł dość krótko w porównaniu z innymi odcinkami. Niemniej jednak, właśnie na prośbę jednego z naszych widzów, postanowiliśmy poruszyć temat Jerzego Farensbacha. gdyż. Jest to bardzo zapomniany dowódca, mało kto o nim słyszał. Wszyscy prawdopodobnie słyszeliśmy o Janie Zamojskim, o hetmanie Janie Karolu Chodkiewiczu, natomiast o Farenzbachu ciężko cokolwiek znaleźć. No, na pewno nie dowiemy się o nim z lekcji historii w szkole. Na tym myślę właśnie zakończymy. Mam nadzieję, że zainteresowaliśmy tematem. Dziękuję wszystkim oglądającym i serdecznie pozdrawiamy. Dziękuję bardzo i czekamy na kolejne tutaj podpowiedzi, czyją postać możemy to przybliżyć samo odbiorcom. Prosimy pisać.